jedziemy do sklepu, w parę miejsc pozałatwiać wszystko, także życzę nam powodzenia, żeby w miarę szybko to poszło, umiejętnie. Mam nadzieję, że... On sobie sam ściągnął czapkę. Mam nadzieję, że Mikołaj do mnie zaśnie. Wolałabym, żeby zasnął w domu, co byśmy mieli chwilę czasu takiego na spokojnie popracować. Ale może być różnie. Przystanek pierwszy, paczkomat. No to jest śliczne. Ile kosztuje? A nie wiem. W jakiej ona jest cenie? A tu jest. To wydaje mi się, że będzie miała ładne, nie? Masz się cieszyć, Emilus. To bierzem. Ja, co tam chcesz? A ty chcesz balonika z taką główką. To weźmiemy tobie też balonika, tak? Apa. To masz tata apa, wezmę go, bo on chce lepiej widzieć. No to chodź, apa. Przecież mama sobie nie wzięła tego dingsa do trzymania ciebie. Chłopacku, zobacz. Takie chcesz balony, tak? Jadzie. To zaraz zobaczymy, czy możemy taki kupić, tak? Też będziesz miał balon. Taką laskę. Masz skrzydła też. Właśnie myślałem albo o tym. Właśnie. Olafie? Olafie, albo ciastek też. Ciastko. Może być ciastko. Mam to na szybkie na razie. Trzy takie. Ta laska cukrowa. Albo ten różowy ma. To może ciastek, trzy takie i 18. Emil, ważą się twoje losy właśnie. Jeśli chciałaś coś innego, to trudno. Dokładnie. Fajne? Jakie tu są, wiesz, dodatki. Tutaj są wszystko na torty. Też dostaniesz takiego balonika, wiesz? Darzy Emilce order? Medal. Tak, tam trzeba skasować i będziemy mieć dla Emilii, tak? Emilos, prawdopodobnie dostaniesz też order. Mikołaj wybrał. Mikołaj, uważasz, że zasługujesz na order. Tak? Jaka ciapa! To ma też taką. Mikuś? Gdzie jest tata? Gdzie jest tata? Właśnie, jeszcze kartka. Tamta na dole różowa? Ta? No. Udało się, dożyłaś. I order dostanie do tego. I order. Taką weźmiemy, dobra? To jest super. Dobra, pierwszy przystanek, drugi przystanek zaliczony, teraz trzeci action. Mikołaj taki średnio zadowolony, ale jak już wychodzi, to już jest wszystko ok. Krzyś poszedł do parkomatu po bilet i idziemy dalej, nie? Tak, kochanie. No co? Pa, dobra, pa, my idziemy. Like God is hard to find.
Proszę, kochanie. Cały kawał. Weszło. Mikołaj kocha mozzarellę i uwielbia oliwki. Dwie rzeczy, które kocha, a my mamy dzisiaj wieczór z pizzą. Piątkowy wieczór z pizzą. U nas tak właśnie wygląda, że co piątek jest pizza. Krzyś mi robi dzisiaj pizzę. Cztery sery. To jest moja pizza. Tak sobie wymyśliłam, bo Kevin jadł pizzę z samym serem. Tak, serową, no. Serową. Testujemy, żeby odtworzyć pizzę z serami, która będzie równie przepychota, jak zapewne ta, którą jadł Kevin. I dzisiaj, kochani, oglądamy Kevina. Dobrze, jestem chętny, ale najpierw włączyłbym sobie Grincha. Tak, Grincha z filmu, który dodawaliśmy wam ostatnio. Tutaj go linkujemy, bo tam była propozycja takich mega fajnych filmów świątecznych. No jeszcze do tego często wymieniacie Charlie i Fabryka Czekolady. I jak najbardziej zgadzam się i podpisuję się, bo uwielbiam ten film. Tylko stwierdziliśmy, że ten już na pewno wszyscy widzieli, bo to jest niesamowicie klimatyczny film. Natomiast ja teraz przystępuję do szamania pizzuni. O, kumacie, to jego taką pizzę musiał jeść Kevin. Jest i ja ją jem i ty będziesz ją jadł, bo lubisz ser. Tak jest. Oliwki. Kolejna część ukochanych rzeczy Mikołaja. Och, nie ma to jak oliwaka. 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 Dobra, ja sprzątam z Mikołajem. Jeżeli chodzi o nosidło, bo pewnie też będą pytania, to linkuję wam w opisie link do tego nosidła i link do filmu, testu z tym nosidłem, gdzie mówię wszystko co i jak i pewnie. Tylko może włączę światło. Pewnie będą pytania, co mi się stało w rękę, bo jak pojawiło się to na Instagramie, to zasypaliście mnie pytaniami. Bardzo dziękuję za całą troskę i że macie nadzieję, że wszystko szybko mi przejdzie. Po prostu rękę przesiliłam, stąd to nosidło, ponieważ cały czas Mikołaja noszę na lewej ręce, bo jestem praworęczna i tak mi jest łatwiej. No i mąż sprawił mi niespodziankę do kalendarza adwentowego z właśnie takim stabilizatorem. Powiem wam, że to jest pierwszy stabilizator, który jest po prostu ładny, mega fajny i on ma tutaj taką metalową wstawkę, więc zarąbiście, bo mega trzyma rękę i nic mi nie boli. Wiadomo, że ściągam go, bo do mycia czy mycia garów, jak coś, to też wam dodamy w opisie. I fajne jest to, że jest na dwie ręce, mimo wszystko na początku myśleliśmy, że jest na jedną i jeszcze na złą, ale można tam przełożyć ten element metalowy na drugą stronę i jest dobry w drugą rękę też. Tak, dokładnie, bo tutaj jest taka blacha wewnątrz i można ją dać z tej strony i wtedy robi zmienić się... Zmienić rękę. Tak, robi się na prawą rękę, także sztos. Jeżeli ktoś ma bolący nadgarstek, a wiem, że jest was dużo, no to jak na razie polecam. Bo o wiele lepsze to jest niż związywanie ręki bandażem po prostu, wiecie, elastycznym, bo to właściwie w ogóle nie stabilizuje ręki, tylko efekt jest taki, że krew mi nie dochodzi. Co tam masz? Jemy? Ale dobra, dobra, robimy smaka wszystkim. Dalej się ciągnie. Jak smakują cztery sery? Spoko? Trochę gorące. Pycha. No. Gorące jeszcze dla niego jest. Muszę mu odkroić kawałeczek. To tutaj tego serka zjedz. O. Jaki długi ser. Mama ci pomoże. Dobre, Mikołaj? Chyba tak. Cztery sery to jest to, co on lubi. No, wygląda dlaczego Kevin lubił. Nie? Pychotka. Pychotka. Mniam. Idziemy jeść. I'll be with you.
eyes and listen, oh, what a beautiful sound. Close your eyes and listen to the sound. Darkness waits. I'll be there when you call me. If your direction home is lost amongst the cold, I'll be there when you call me. So hum this tune and hold on tight. Close your eyes and listen, oh, what a beautiful sound. Change is all around. Close your eyes and listen to the sound. Czas na wyniki wczorajszego rozdania. Jeżeli obserwujecie vlogi codziennie, mam nadzieję, że tak to robicie, to wczoraj pojawiło się rozdanie, na którym były dwie poszewki, które mają trafić do Was. Właśnie takie świąteczne, haftowane. I obiecałam wczoraj, że dzisiaj będą wyniki i tutaj już mam komentarz, który dostanie tą niespodziankę. Przeglądałam Wasze komentarze, przeczytałam absolutnie wszystkie, bardzo wiele komentarzy chciałam wybrać, natomiast nie było subskrypcji, kochani, więc jeżeli bierzecie udział w rozdaniu, to sprawdźcie, czy aby na pewno subskrybujecie nas publicznie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to właśnie w tym momencie sprawdzicie, bo od razu zapowiadam Wam kolejne rozdanie, które pojawi się na dniach tutaj. Oczywiście musicie mieć Instagrama, żeby do tego rozdania przystąpić. Takie są po prostu nasze zasady. No, nie mamy ich jakoś strasznie dużo, nic nie musicie specjalnie robić. Proste i klarowne. Natomiast teraz przechodzimy już do osoby, która dostaje dzisiejszy prezent. Jak tylko wykopiemy się z domu, to oczywiście poleci do Ciebie. I jest to kucharz artysta. Jejku, jak ja uwielbiam Wasze vlogi, to chyba już uzależnienie. No przepraszam, trochę mnie to rozczuliło, przepraszam. Obowiązkowo kula śnieżna grająca z pozytywką must have
świąt. I tutaj również jest nick Instagram, obserwuje mnie, obserwuje Krzysia, subskrybuje publicznie i mam nadzieję, że też zostawiła kciuka w górę pod filmem. Sprawdzamy to i bardzo Ci gratuluję, super. Mam nadzieję, że będą idealnie pasować te poszewki do tej grającej świątecznej kuli. Zgłoś się do nas na Instagramie, kochanie. Do mnie najlepiej będzie. I wtedy wszystko już wytłumaczę i się dogadamy. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że takie rozdanie szybkie Wam się spodobało i obiecuję kolejne. Także obserwujcie, żeby nie przegapić. Do zobaczenia.